Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza na jubileuszową 5. edycję Śląskiego Tygodnia. Od 19 do 28 listopada odbędą się różnorodne spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy oraz koncerty. Podczas pierwszego cyklu na scenie Forum w Centrum Handlowym Forum odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Rokitą, gliwiczaninem i zdobywcą podwójnej nagrody literackiej Nike 2021 za książkę Kajś – opowieść o Górnym Śląsku. Ja myślałem, że ta książka będzie miała bardziej oryginalny zasięg. Znaczy, jakby zakładałem, że ona będzie czytana w Polsce, bo to jest wydawnictwo ogólnopolskie, ta seria jest dość popularna, natomiast zdziwiło mnie to, jak wiele osób, które są z regionów o zupełnie innych doświadczeniach niż Śląsk, odnajdują się gdzieś w części tych śląskich losów. To znaczy, takie kwestie, jak dylematy tożsamościowe, potrzeba zakorzenienia, jakieś konflikty pamięci między tą narracją oficjalną w Polsce, jakimiś pamięciami prywatnymi, to są zjawiska, no, które dalece poza Śląsk, Kaszuby, Łemkowszyzny, czy takie oczywiste regiony wychodzą. Ta opowieść na pewno się snuła, natomiast niekoniecznie ona była opowieścią reporterską. Jakoś właśnie nasiąkałem, oglądałem sobie to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o taki jeden punkt, kiedy pomyślałem, napiszę tę książkę, to się nie wiąże z żadną romantyczną historią. Jakby jako dziennikarz i osoba, która no po części żyje z pisania książek, a po prostu żyje z pisania, no mam to, można powiedzieć, w zakresie obowiązków, żeby pisać, a pomyślałem sobie, że tu jest fajna historia reporterska do opisania. I tak, i opisałem. Autor książki wspominał również o swoich ulubionych miejscach w Gliwicach. Dwie moje małe domowiny. No jedno to jest Wojtula, Wójtowa Wieś, która jest jakimś miejscem, które znam dość dobrze, bo stamtąd pochodzę i to tam wracam, z tym miejscem jestem związany. A drugie to jest Ostropa, czyli taka moja bardziej jakaś mityczna kraina. Mityczna dlatego, że ja od dekad, czyli no, przez całe moje życie i dłużej, nie mam tam żadnych krewnych. To jest taka właśnie moja mityczna kraina dzieciństwa. Więc na różne sposoby, ale te dwa miejsca są jakoś najbliższe, Wojtula i Ostropa. Po tym wspaniałym sukcesie pisarz nie zamierza spoczywać na laurach. Muszę się przeklikiwać między wieloma tematami. Z mniejszych tematów to właśnie teraz pracuję nad takim materiałem o 40-leciu pacyfikacji kopalni Wujek. Też dość dużo robię w teatrze. Teraz przeskakuję właśnie między tu teatrem, tu takim dziennikarstwem prasowym, no i pewnie czymś książkowym, co też jakoś niedługo się zacznie.